ponad 24 tysiące nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby. Zmarły aż 463 osoby. Wśród nich dwójka mieszkańców Suwałk. Najnowszy raport covidowy opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia w środę każe sądzić, że wirus z Wuhan rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Wciąż mutuje i jego kolejne wersje, szczególnie Delta, wykazują się ogromną zakaźnością. W Suwałkach w ciągu jednej doby odnotowano niemal 60 nowych zakażeń. Koronawirus dziesiątkuje również mieszkańców powiatu ziemskiego. W tym samym czasie wykryto tu 28 nowych zakażeń. Również odnotowywane są tu zgony osób zakażonych. Według środowego raportu w całym województwie podlaskim w ostatnich 24 godzinach zmarło 27 osób. W suwalskim szpitalu pod respiratorami leży 14 chorych na SARS-CoV-2. Ogółem z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia hospitalizowanych jest tutaj 100 osób. Wczoraj mieliśmy taki troszeczkę skok, bo było 14 przyjęć aż. Na to przedwczoraj, nie? Bo to ja mam tak jak gdyby dzień. A teraz z wczorajszego mam 7, no. Także są takie piki. 7, 9, 7, 11, tak wracając do tego 13, 13, 10, 14. Dyrektor szpitala ocenia, że liczba nowych hospitalizacji się jakby stabilizuje, ale od razu też dodaje. Chociaż częściowo przekazujemy już pacjentów do innych ośrodków. No to miejsc nie ma. Pacjenci, dla których brakuje miejsc w Suwałkach, trafiają do innych ośrodków. Sejmie, Augustów, Grajewo, Białystok, później. Ale w powiatach wskazanych przez Adama Szałandę sytuacja też jest poważna. W powiecie sejneńskim wskaźnik zakażeń jest niewiele mniejszy od suwalskiego. Ostatniej doby odnotowano tam 16 nowych infekcji. W Augustowie i otaczającym go powiecie wskaźniki są podobne jak na terenie ziemskiego powiatu suwalskiego, przy czym tam zdiagnozowano w raportowanej dobie 45 nowych zakażeń. W Białymstoku wskaźniki są znacznie wyższe, bo ostatnia ilość zakażonych w stolicy województwa to 314 osób, a w powiecie białostockim 158. W powiecie grajewskim również przybywa chorych.